Deep learning, czyli głębokie uczenie maszynowe, to metoda uczenia maszynowego polegająca na wykorzystywaniu sieci neuronowych, czyli algorytmów, które naśladują operacje ludzkiego mózgu w celu rozpoznania relacji między dużymi ilościami danych. Brzmi może trochę strasznie, nawet lekko neurobiologicznie, bo pojawił się mózg, ale bez obaw. W tym kursie skupimy się na w pracy z sieciami neuronowymi, skupimy się na dostarczaniu odpowiednich danych w odpowiednie miejsca dla sieci neuronowej, natomiast sama sieć neuronowa będzie wszystko wykonywać pod spodem, dlatego nie musimy znać dokładnie tego, jak ten algorytm działania sieci neuronowej jest skonstruowany. Zaraz pokażę Ci przykładowy schemat tego, jak sieć neuronowa przekazuje wewnątrz informacje. Natomiast to nie jest istotne. Nasze zadanie w pracy z sieciami neuronowymi będzie przypominać pierwszy krok w zadaniach z fizyki czy tam matematyki w gimnazjum i liceum, gdzie załóżmy dostajemy jakieś dane w zadaniu, mamy jakąś niewiadomą, na tą niewiadomą albo znamy wzór, albo musimy go wyprowadzić, to my nie musimy go ani znać, ani wyprowadzać. Jedyne, co potrzebujemy, to napisać dane i po prostu je rozpisać, podstawić wartości do odpowiednich zmiennych. Załóżmy, mamy zadanie na obliczenie drogi. Wzór na drogę to prędkość razy czas, więc w zadaniu, jeśli mamy podaną prędkość i czas, to rozpisujemy prędkość 50 km na godzinę, czas 2 godziny. I później już przechodzimy do liczenia ze wzoru. Natomiast my to liczenie i sama znajomość wzoru będzie już wynikała z silnika danej biblioteki, danego frameworku sztucznej inteligencji, jaki będziemy stosować. Dodatkowo sieci neuronowe stanowią strukturę obliczeniową stworzoną z warstw neuronów, które pełnią funkcję systemów przyjmujących wartość, wykonujących pewne obliczenia i zwracających wynik. Ten z kolei może zostać przekazany do kolejnej warstwy naszej sieci, która powtórzy ten proces, znowu przyjmie, wykona kolejne dodatkowe obliczenia, przekaże dalej lub zwróci ostateczny wynik. I każde takie kolejne połączenie stanowi uproszczoną wersję synapsy, czyli miejsca komunikacji komórek nerwowych w mózgu, co wpisuje się w założenie, że sieć neuronowa ma odzwierciedlać działanie ludzkiego mózgu. Dodatkowo jedną z głównych przyczyn, która zadecydowała, że metody głębokiego uczenia maszynowego wykorzystujące sieci neuronowe są najskuteczniejsze, jest bezpośredni wpływ ilości danych na wydajność, efektywność tych metod. Oczywiście istotna jest też jakość informacji, odpowiednia kategoryzacja i obróbka danych, ale jest to obszar, którym zajmuje się data science i data engineering. Natomiast sam wzrost ilości danych już koreluje z osiąganiem lepszych wyników w deep learningu.